Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a ze mną jest... Plaga? Paweł? Co ty tu robisz? Paweł, co ty jesteś łysy? Ty masz tego, co to jest? Co, a to mój kot, pies. Co? Mój pies. Wiesz co, niestety smutna historia, 2 lata temu wpadł pod samochód, więc kazałem go wypchać. Nie, no. Ale słuchaj, jeżeli chodzi o postacie tutaj. Tak. Oczywiście gram w The Long Drive. Są mega, po prostu dzikie. No, nie, co ty, no. Co ci chodzi? No nie, no stary, ręka ci normalnie leci jakoś, to nie wiem, garbaty jesteś tutaj. Nie, no co ty. No dobra, okej. Bo to... ty jesteś nowy w tej grze i nie tak, rozumiesz. Tak, właśnie, bo ja stwierdziłem, że ja chcę pojechać w długą podróż. Ale ogólnie mam chorobę lokomocyjną, więc będę musiał prowadzić i ogólnie wiesz takie rzeczy tam, nie? No. To jest taka kwestia, że będziemy długo jechać, bo potrzebuję dużo jedzenia, więc tu otworzy drzwi i możesz do środka wrzucać jedzenie. Śmiało. Jak ty otworzyłeś te drzwi? U ciebie w aucie też tak się otwiera drzwi? Mogę wsiąść, czy nie, co? O co chodzi? To jest, to tak grają prosy, ale, ale przepraszam jeszcze, auto ogólnie muszę powiedzieć, że lekko wibruje, więc to jest chyba low rider, ci powiem. To powiem ci tak, u mnie nie wibruje. U mnie to problem z twoim komputerem. Nie wiem, gdzie ty go kupiłeś, ale skłoś to tam, okej? Okay? Dobra, wiesz co, bo tutaj są jakieś rzeczy, też widzę. A. O, włączę światło, patrz, oświecę nas. Pozwól, zabłysnąłem. Ja wezmę broń. To jest guzik jakiś? Alarmowy? Nie. A, nie wiem. Nie, to jest, a nie, to jest szuflada, no. Wiesz, taki guziczek ma. No, musimy zebrać całe jedzenie. Patrz, tu jest trochę jedzeń, na przykład kiełbasa. Wow, co ty masz na tym? O, a to nie moje. To nie moje jest. Ja tu tylko gram w grę. Czekaj, bo tutaj masz tym. Odejdź ode mnie z tą muchołapą. Zbieraj materiały, bo... No biorę też tu pan. Nic nie rozumiesz, to potrzebujemy jedzenie. No ale ten, wiesz, to też się przyda. A to jest? To jest jakaś flaszka. To ją wezmę do przodu. Czemu chyba, co? Ty wszystko pakuje? No tak, no trzeba, no bo to się może przydać. O, wyczyście drzwi z rdzy. Co to tu spada? La, 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 la. Co spada? Nie, bo ogólnie tutaj coś spada, a to jest chyba zawieszka do auta. A tutaj też spada coś cały czas, taka kubka jakby. To na pewno ci się wydaje tylko, Paweł, to problem z twoim komputerem, są. Ta dobra. Gra działa idealnie zawsze. Okej. No, to w ogóle się nie przejmuj. Luz, luz. Totalnie. Jestem przekonany. Dobra, czekaj, bo muszę otworzyć drzwi bardziej, bo nie mieszczę się. Dobra, ja tu czyszczę z rdzy, wiesz? Może się uda. Co ty? No stary, no musimy coś... Nie możemy wziąć telewizora. YouTube'a będę chciał oglądać, proszę cię, no wyświetlenia musisz sobie nabijać. O nie. Patrz. Czekaj, nie. Tu mogę to zamknąć też, tak? O. Tak, zamknij. O, ale zamknąłem, widzisz? O, ja o jakie ładne drzwiczki. No, widzisz? No, elegancko. O, tak jest. Nie, no myślę, że jesteśmy prawie gotowi do jazdy. A wodę zabrałeś? Wodę? No. Czekaj. W sensie coś takiego? Kanister z wodą powinien gdzieś być. A, albo takie. Takie gdzieś też. Patrzeć. Na zakrętki jak patrzysz, to się wyświetla. Gdzie ty wrzuciłeś telewizor? W środku był. Tu w środku? Nie, no u mnie jest normalnie. Co ty mówisz, że telewizora tu nie mam? Na klawiaturze. Czekaj, ja tu... Czekaj. A ty, co ty robisz? Co ty tak... O. Dolewam benzyny do baku. No. O, czekaj. Wow! Coś zrobił. No chcę flaszkę chciałem wrzucić do środka. Potłukłeś ją. Poważnie? Ja cię kręcę. Flaszkami się nie rzuca, one są ze szkła. Ale to co, na kaucji miałeś czy jak? Nie, no. Potłukuj się. Ej, co tam ma z tyłu jakieś, kurczę, takie dziwne rzeczy tam są. No, lepiej nie patrzeć, bo tam jakieś takie, jakby igła. Aha. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Co to w ogóle jest? Nie wiem, tutaj jeszcze. O, wszystko już mamy. Możemy jechać, tak? Chodź. Możemy, dobra, czekaj. Zgaszę tylko światło, wiesz, bo to za prąd się płaci, nie? I co, tu z przodu mogę wsiąść jakoś? Jasne, na E się wsiada. O, dobra, o, czekaj. Drzwi zamknij. Dobra. Ja ci pomogę.
Przestań! No ręczny muszę ściągnąć, no. Ale ty właśnie go zaciągałeś w kółko. Ale to ty... Butelka się potłukła chyba. Dobra, jedźmy przed siebie. Okej. Okay. No i dobra. Kwestia jest taka, że trzeba szukać teraz takich miejscówek, gdzie znajdziemy dobre rzeczy. Ale chłopie, ty masz manual czy jak? Tam chyba nie jeździłeś. Patrz, po prawej stronie widzisz ten statek ogromny. Weź to, zostaw te sprzęgło, szarpiesz. Co? Szarpiesz jak nie ja wiem, chłopie. Normalnie jadę. Oczywiście, oczywiście, czekaj, bo tu jakiś schowek w ogóle widzę. O, co tu masz? Nic tu nie, nie, coś tam jest. Ja o, jednak coś nie. Tam jest, amunicja. No o. Akcja. Znalazłeś ukrytą amunicję. O, dobra. Ty to masz jednak. Wiedzisz, ja wszędzie coś zawsze znajdę. Tak. Popatrz. To no, przed nami to jest tak zwany tankowiec. Kontenerowiec. To nie jest tankowiec chyba. To jest, tam są beczki. I w środku nie, co ty dużo. Mówisz? Tak, to jest normalnie, tam możesz zboże wieźć. Takie, to są takie zwykłe statki. Zbożowiec, no. To masz rację. Dobra, czekaj tu. Musisz znaleźć taki punkt na ziemi, gdzie masz takie krzesło i kliknąć E. Ja wiem, ale ja patrzę na szybkę, wiesz? No zobaczymy, że mogę szybkę. To, ej, super, spoko to jest, naprawdę świetna giera. Ta gra jest bardzo rozwinięta, dużo osób się w niej gubi. Tak, bo ona jest czekaj, ponad nie mogę przeskoczyć czasy. Tego. Aj, widzisz, już się zgubiłeś. O, że się rozpędzi. To są takie beczki różne, no nie? Dobra. Trzeba sprawdzać, co jest w środku, bo może się okazać, że znajdziemy tonę benzyny. Tu jest taką coś. Totalną, szaloną ilość. Czekaj. O, diesel. Gaz. Dobra, znalazłem, Paweł. Jesteśmy ustawieni do końca życia oficjalnie. Zobacz, 50 litrów benzyny znalazłem. Mam. A sprawdź, co jest w środku. A jak mam to sprawdzić? Mam po... Co ty mam zrobić? Na kurek najeżdżasz myszką. A ja A nie, bo na lewym się piję, fuj. Co wypiłeś? Nie wiem, nie miałeś tego pojęcia. Na kurek najedź myszką. Ale tu jest ciemno, ja nie widzę tego w ogóle. A, bo już trzeba iść spać zaraz. Za długo przestawiałeś sobie ciuchy na postaci i proszę cię, dzień. Ja tu normalnie musiałem wybrać sobie odpowiednio, żeby to jakoś wyglądało, wiesz. Dobra. Rozumiem. To weź zobacz tutaj ten. Masz kurek? Możesz zobaczyć? Czekaj, bo... Ej, co to? Ja olej wziąłem, a nie gaz? Nie, no bez żartów. A gaz i olej o, tu czekaj, jest tu jest, widzimy. To musimy znaleźć jeszcze jeden z gazem, wiesz? Ty co masz w swoim? No właśnie, czekaj, bo on mi odlatuje. Chodź, idziemy spać, bo jest za późno. Dobra, czekaj, już sekundę, tu otworzę. Wsiadaj do auta i przytrzymaj V. Wow. Przytrzymać V? Tak. A, faktycznie zasypiam, dobrze. No i zostawiłeś otwarte drzwi, chłopie. To ty. U ciebie, po stronie kierowcy. Nie. No patrz, przecież widać. Ja siedzę po lewej stronie. Ale fajnie, że można tak szybko pójść spać, to mi się mega podoba. Tak, bo przewijamy te ciemne godziny takie i normalnie można grać jak człowiek. A teraz jest wschód słońca na to wychodzi, tak? Dobra. Tak, i w środku jest tak ciemno, że nic nie widać. Nie masz latarki? Nie mam. A ty masz? No oczywiście, że nie. A, ja jestem no to nowy. Dogadani. To dobrze, nie wzięliśmy latarki. Tutaj coś jest. Alkohol. O, to tak to weź, no. Gaz tu jest. Nie, gaz. Nie, alkohol 69% gaz, 31% oil. O kurde. To niedobrze, Paweł. Nie, no potrzebujemy litrów. Gazu dużo, bo tam mamy z olejem. Ale stary, lipa. W ogóle jak w beczce gaz? No, jak? Tak, bo to jest benzyna. 13% olej. To jest dużo lepsza mieszanka. 100% alkohol. O, 100% diesel znalazłem. A to? 100% alkohol 60, to super. 65% gaz. O, a co poza... 100% gaz znalazłem. Paweł, mam to. Jest kozak. To jest chyba to, co wcześniej widziałem. 3% gaz, 29% oil i oczeka tutaj. I już się nie przejmuj. Już w ogóle się nie przejmuj. 73% gaz. 17% olej i diesel 10. Nie, już mam 100% gaz. Chodź, Paweł, jedziemy. No dobra. Już znalazłem. Dobra, już idę. Ja tak ale dziwny ten statek jest, jakiś taki tytanikowy jakby bardziej. Tak, bo to tytanik prawdopodobnie był. Dobra, chłopie. Na czym ty, czy ty czemu siedzisz na bułce? A bo tam wylądowała pewnie jak jechaliśmy. A, okej. Okay. Liwe. Właśnie, nie jesteś głodny po tym spaniu? No właśnie jestem głodny, właśnie widzę i chce mi się jeszcze kupę i siku. A, no to zrób gdzieś w tankerze. Ale pod który, jak to się robi? A, nie wiesz jak się robi kupę? No nie wiem. Dobra. Jestem jak dziecko. Powiem ci tak. Musisz podejść do jakichś krzaków i kucnąć. No. I później...
Nie rób mi kupy pod nogami. No ale co później? Będę się cofał i wdepnę. I jak już kucam, no. To klikasz B. B? No, B. O, właśnie zrobiłem. Ej, porówkę znalazłem, patrz. B! Uspokój! Ja to mam, co tam kurę. Śląska, patrz! Łe! Podejdź ode mnie. Wezmę ją. Psychopato. Ja nie mogę, Paweł. To nie jest parówka. A, okej, okay, to była instruktażowa kupa. O, no, czekaj. Nie. Oj, dobra. Nie ścigał się. Popłakałem ze śmiechu normalnie. Paweł. No, nie. Dobra, spakowałem. Aja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 j
No stary, a gdzie? No tam wszędzie krzaki jakieś pokrzywy, gdzie będę? A nie, zrobię siku. Pytanie, a którym siku? A, py. A. Chodź, jedziemy. Jedziesz. Chodź, nie, moja szyba jest okej okay już. A bo to trzeba przytrzymać. Tak. Nie otwieraj okna. Zamyka właśnie. Paweł, jedziemy. No czekaj, jeszcze mi leci. No o, już, dobra. Jedziemy. Dobra, już siadam. Cyk, proszę bardzo. Dobra. Ora, aż się popłakałem normalnie. Super. Nie, słuchajcie, po prostu ta gra jest mega. Ja w ogóle jakieś, co to, jakaś buka tam była? To jedzenie już zjadłem. A, dobra. Jak jesteś głodny, to musisz coś zjeść. A, faktycznie jestem głodny. Gdzieś nie umarł zaraz. Czekaj, przesiądę się do tyłu. Tak, już była kiełbasa, no. Poczekaj, bo nie mogę. Nie, nie mogę radę. O, złapałem kiełbasę chyba. No. Tak, czy mi się wydaje? Nie wiem. Czekaj, bo mi tu wszystko skacze. No. Jakbyś mógł się zatrzymać na chwilkę, bo totalnie. Chyba kiełbasa nam wypadła, muszę ci powiedzieć. Nie, no nie muszę wyrzucić kiełbasę. O, właśnie coś gdzieś tam. Czekaj, o. Dobra, idę poszukać. No i rogal tu jest. No i rogala wcinam. O, kiełbasy jeszcze rzeczywiście nie ma. Tak, tak musisz klikać myszką teraz i on go zje, no. A, trzeba klikać, nie przytrzymać. Tak. A gdzie ta kiełbasa jest? Nie ma jej, też nie widziałem. Prawdopodobnie wypadła. Chyba wystrzeliła, wiesz, po prostu. W ogóle się tym nie przejmuj, w tej grze nie chodzi o to, żeby przeżyć. Nie? A, dobra, spokojnie. A jest w opisie na Steamie. A, dobra, luz. I rozumiem, że jak my dojedziemy gdzieś tam do końca, to my zrobimy kółko po prostu. Musimy przejechać 5000 km i wtedy wygramy. Ile? 5000. Poważnie? No to 5000 km. To będzie ciężko, to będzie ciężko bardzo. A wiesz, ile już przejechaliśmy? No nie wiem właśnie. 2000. Znaczy 2 km. 2000. Co? Pomyleczka. 2 km. Dobra, no. A że do tych 5000 to tam rzut beretem. Ty tam obserwuj, patrz, bo może coś będzie po drodze ciekawego. Tak, to ty też się rozglądaj, musisz cały czas. No to wiesz. Patrz, jaki mam wytrzesz, chłopie. Ja przyspieszam teraz. No widzę właśnie, że ten, no tylko jakoś strasznie, że tak powiem, dawno chyba w autem nie jeździłeś, wiesz, naprawdę. Nie. Ja jadę normalnie, to tylko gra interpretuje moją jazdę jako dziwną i przekazuje tak tobie. Nie, to jest moja choroba lokomocyjna po prostu, na bank. To jest bardzo realistyczna. Nie, czekaj, ja to otworzę, bo mi niedobrze się zrobiło, muszę czekaj. Tak. O, dobra. Przynajmniej w razie czego, jak będę Co ty mi zrobiłeś drzwiami, chłopie? Co z drzwiami? Paweł! No ja cię no... Coś ty zrobił! Czemu mi zdemontowałeś drzwi? To nie ja, przecież ja jadę, no jest 120 na godzinę. Widziałem twoją rękę, była długa i tutaj chwyciła mnie. Najpierw chwyciła i wykręciła śrubki, a później chwyciła mnie za kolano. No. Wszystko było, ja to jeszcze zrobię slow-mo. Drzwi przez 120 na godzinę. 120 jedziemy? Już jedziemy 140. No to, bo to jest autostrada przecież. Wow! Będzie dobrze, spokojnie. Powiem ci tak, to była dobra decyzja z tym wyrwaniem drzwi, od razu jedziemy szybciej, wiesz? No dobra, to wyrwiemy kolejne. Jak chcesz, to te z tyłu sobie zamontuj. A nie, bo będą nam rzeczy wypadać. A nie, nie, z tyłu to nie, z tyłu to faktycznie. W ogóle... Tylko tu jakaś bułka była, nie? A, to pewnie wypadnie. Przez to, że drzwi wyrzuciłeś. Czekaj. Ajajajajaj. Gdzie tu jest? Gdzieś tutaj? Kamień, uważaj!
O, los, nie, u mnie tak szarpie, że to ja nawet nie widzę różnicy, czy kamień, czy bez kamienia, wiesz? A, nie, no. To nie przejmuj. Jedziemy ponad 160 na godzinę, zamknęliśmy licznik, wiesz? Tak? Zamknięte. A, faktycznie, widzę. Tak, napierdzielamy ostro. Tylko trochę szarpie cały czas. Patrz, tam coś jest! Wow. Boże. Nie, tam w odległości. Czemu tam jest statek? To jest jakiś inny statek, nie? Taki ładniejszy. No, ale taki ładniejszy. To jest taki jakby jacht chyba, czy coś tego typu. Tak wygląda trochę. Pa, jaki kamień wielki, widziałeś? Skąd te kamienie? Czemu te kamienie tu w ogóle leżą? Bo ludzie zostawiają. A. I to sobie mówią, a, już nie potrzebuję tego kamienia. Dobra, zobaczmy. Nie, to jest chyba... To jest dom na Nie, to jest domek. To jest domek. Jak my mamy na to wejść? No, po aucie pewnie. To jest grane, on wisi na jakimś... Uwaga! Hamuje, hamowanie jest dużo gorsze w tej grze niż rozpędzanie, wiesz? Wow, autobus! Wow. Ej, możemy autobusem pojechać? Jakbyśmy wzięli tego diesla, to byśmy mogli. Ale pewnie nie ma silnika czy coś. Dobrze, że przejechaj przez autobus. Co? No normalnie. Patrz. Jaki ładny. Czekaj, ale fajny, naprawdę podoba mi się. Ciekawe, czy ma silnik. Trzeba go otworzyć. Patrz, tu jest ukryty przycisk taki pod lampą. Pewnie gdzieś tutaj. O, tyk. No, dobra. O, wbiję. Czekaj. O nie, ktoś tu jest, Paweł. Jak ktoś jest? Jakiś mieszkańcy stacji tu są, benzynowej. Co ty, gdzie ty widzisz ich? Słyszę, jak gadają. Idź dalej. Idzie, widzisz? Biegnie! Ty faktycznie! Co mówi? Paweł. Ja nie wiem, co on mówi. Paweł, to jest w pełni sprawny autobus. Ale on dziwnie wygląda, muszę ci powiedzieć. Ja muszę ci powiedzieć, że to jest gość, który chce nas załatwić, wiesz? Ty, ale ten autobus faktycznie może działać chyba. On działa, sprawdziłem, ma silnik. Ty, no to super. A właśnie, bo ty masz szczelbę. Tylko nie mamy diesla, wiesz? No, ale benzyny dieslowej. Ale to nie ma problemu, tutaj na pewno jest ten stacja, to na stacji zatankujemy. A, możesz tak. Możesz go już... W ogóle co jest grane? Kto to takie w ogóle rzeczy wiesza w tym w autobusie? Jakie rzeczy? No tutaj zobacz. Co ty robisz w ogóle? Próbuję go zabić, Ale on nie stoi tutaj. Co robi? On tutaj stoi. On już nie żyje. Co? Kto wchodzi do autobusu w tym momencie? A to ty musisz chyba pokonać swoich wrogów. Nikogo tu nie ma, Paweł. Naprawdę. Ale on kaszle na mnie, weź go stąd. Jak mam wyjść? To jest pozamykane, weź, otwórz... Ja cię kręcę. O nie, spróbuję ci otworzyć inne drzwi. Już ja wyskoczyłem! Dobra, Paweł, ja go już załatwiłem u mnie. U mnie go nie ma. Tak? A no to schizm miałem widocznie. Tak, nie, dobra, luz. Wydaje. Ej, musimy, o, kotełki tu są! Paweł. Co? Nie wiem, czy nie musimy wrócić, bo... mówię, że go załatwiłeś? A, u mnie tak. A u mnie jest w autobusie i skaczę po tym posiedzeniu. Nie, luz. To zwykły, normalny pasażer autobusu pewnie. Gdzie ty w ogóle poszedł? A, tu jesteś, dobra. Biegam dookoła, szukam. No właśnie widzę, tutaj też fajne jakieś takie coś jest, jakaś fura, ogóreczek. Kurczę. Nie ma tu diesla, chyba nawet kapkę, wiesz? To jest olej. Chyba, że teraz gdzieś tu będzie. Patrzył, teraz zobacz, czekaj, co to jest? Oil, no też. Aha. O, paróweczka. Bo możemy zrobić tak, że się wrócimy do tankera i weźmiemy stamtąd diesla, no nie? I wtedy będziemy mogli iść autobusem, jakbyś chciał. Ile? To byłoby coś. Gaz? Nie, diesel miał być, nie? Diesel, no. Kurczę, to jest gaz. Czy to jest klocek? Możliwe. To jest klocek czy paróweczka? Patrz, wykrywacz metali tu jest. Ale to jest klocek, odej... Wow! No, wow! O nie. Jocie! I czekaj, co to jest? Co znalazłeś? Patrz, możemy grać w CS-a, stary. Jak? Gdzie ty jesteś? Wow, jaki masz karabin. To zabij tego ziutka. A przez szyby go mogą rozwalić, czy nie? Tak, szyby nie są kuloodporne w autobusie. No i los. No i luz, ale czekaj załatwiamy? Chwilę, bo on chyba... Właśnie nie wiem, bo tam coś krzyczy jeszcze, mam wrażenie. Masz amunicję? 30 sztuk. Okay. Wiesz co, rozwaliłem go chyba. Okej. Okay. Więc jest luz. No to cacy, gościu. Dobra. Załatwione. Czekaj, dobra, bo tutaj tak, można to. Okej, no to on karabin, super. No. A tu co leży? Oil.
Ale to nie jest tak, że diesla zatankujesz wszystkim? Jedzenie. I pojedzie? Masz, Paweł. O, bagieta, czekaj. Nie, diesla nie zatankujesz wszystkim. To jest jakiś boczuś, zjedz sobie. Ale już jestem pełny w sumie. Ja muszę się napić, wiesz? Dobra, to rzuć do auta. A, wy jak chcesz się napić, to mamy kanister z wodą w aucie. Nie martw się. Jakoś to będzie. Czekaj, co to jest? Wypiąc. A jak nie, to może znajdziesz ten, wodę tu gdzieś. A tu jeszcze alkohol, jest jakiś kanister. Krew. O, tu jest. Masz. Gaz, aha, to nie. Paweł. No już idę, czekaj. O, tutaj, proszę. Tu, Paweł. Tutaj, wiadro z wodą, napij się. Faktycznie. No. Dobra, tu już. Normalnie. Tu, ja cię już prawie uschnąłem cały, wiesz? Tak. No, do zera faktycznie. Założyłem okulary i widzę wszystko na żółto teraz. Nie do końca, nie masz okularu, wiesz? To co mam? No nic nie masz. Normalnie oczy masz. Dobra. Czemu ja trąbię? Tą wodę zabrać ze sobą, bo tu 4 litry są, nie? A, zabierz, pewnie. Wiesz, do autobusu więcej by się zmieściło tak naprawdę. A. Tak. Możemy, zdecydowanie. Mówię, możemy pojechać naszym autem z powrotem tam do tamtych i stamtąd wziąć diesla. I przyjechać tutaj. Bo tam był diesel, na pewno, widziałem. No tam był diesel, no. Tylko to jest kawał drogi przecież. Tak, musielibyśmy się wrócić kawał drogi, tak. To byłoby wielkie poświęcenie. To prawda. Ale wtedy autobusem pojedziemy, no dobra, no to... Ale wtedy będziemy mieli autobus, to wiesz. No to trzeba, to trzeba. Ekskluzywność. Czekaj, bo ja tu widzę jeszcze jakiś zbiornik na górze. Co to jest? Co, ja stłukłem to poważnie? O, amunicja. Tak? Znalazłem magazynek. O, to bieraj go. Czekaj, a w jaki sposób go wziąć? Królik morderczy. Uważaj. Ale lewym przyciskiem, czy jak go wziąć? O, czapki! Patrz! O? Nie wiem, tabem. O, masz czapkę. A ja ci załóż sobie. Czekaj, a nie, bo ja wziąłem to w ten sposób. Czapka, faktycznie. Pyk. Tu coś jest na pewno. Czy tam jest ręka? Mam założoną czapkę? Nie. A ja mam? No nie. A, no to ja mam, a nie, ty nie no masz. To luz, dobra, rozumiem. Kurde. Czekaj. Trzeba rozwalić te pudełka. Cyk. Dobra. Nie mogę rozwalić tego. Sekunda. A tam się skrzynie? Rzeczy. Tak. Dobra, czekaj. A. Wiesz, to jakoś łatwiej się rozwalało. Może łom trzeba wziąć, jakieś metalowe takie narzędzie czy coś. Pewnie tak, pewnie masz rację, no. Zabawka! Zabawkę znalazłeś? No. Ale akcja, ale farciarz. Lalka ja jakąś. Myję auto. Myju, myju, myju. Czekaj, czy można... Nie można. Dobra, zrzucam ją tutaj. Da, 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 da. Tu jeszcze jakieś napoje chyba są. Patrz, a, to mi odwadniam, auto. To nie. Już, tak, dobra, jedziemy, wracamy, mówisz? Nie, wyczyściłem auto. Ej, bo ty nie masz drzwi. Ja ci ogarnę jakieś drzwiczki, dobra? Nie przejmuj się. No jasne, jasne. Nie przejmuj się. Paweł, w ogóle się nie przejmuj. Dobra, czekaj. Ja ci jakieś drzwi ogarnę zaraz. Proszę. Jakim cudem to zamontowałeś, stary? Bo jestem dobrym mechanikiem. Teraz musimy iść spać. A, dobra, już. Czekaj, wiesz co, bo jedna rzecz jeszcze tylko. A? Ja już poszedłem spać, a ty? No nie, poczekaj. Muszę wejść do środka. Już. Bo mnie już przespało. A u ciebie nie? U mnie też. Czekaj, chwila. Okay. No mam wschód chyba, mam wrażenie. Tak, ja też mam wschód. Dobra, to co, jedziemy po ten diesel? No dobra, no to jedźmy, no. A drzwi zamknij, takie ładne ci zamontowałem, a ty co? No, koleżko. Dobra, to i musimy się wrócić. Czy to można kłócać? Ja, tak, kontrolem lewym. Palam światło. Ej, wiesz co, bo mi się... Patrz. No? Zesrałem się, wiesz? Paweł, w aucie! Weź, opanuj się! Nie możesz tak robić, to jest nielegalne! O nie! No co ja cię... Nie mogę się z tym poczekać, aż dojedziemy do stacji benzynowej? Nie, długa droga jest przecież. Przed chwilą byliśmy na stacji benzynowej. No wiem, no i co ci poradzę, no? O nie... Ale spoko, one się wyskoczą gdzieś pewnie. Ej, myślisz, że bardzo długo będziemy jechali w tej z powrotem?
Podejrzewam, że może chwilę potrwać, bo ty chyba tam 160 cisnąłeś przez jakiś czas, nie? Tak. To czekaj, jesteśmy już teraz bliżej, to co diesla szukamy w tej razie? Ja ale takie 100% czy? 100% diesel, ja nawet wiem gdzie on był. Widziałem. Myślisz, że dalej tam będzie? Tak, i zastanawiałem się czy go wziąć i mówię, nie, przecież nie znajdziemy autobusu. No, tak sobie pomyślałem. Dobra, rozumiem, hamuję. Dobra, jesteśmy, Paweł. Już idę, czekaj. Widzisz jak szybko poszło? Tutaj gdzieś były, tak? Tutaj czekaj, tu coś leży. Z tej strony był diesel. Pusty. Gdzieś z tej strony na pewno był. Olej 100%. Nie wiem czy nie tu. Diesel 100%, 27 litrów. O. Gościu. Ty nie miałeś jakichś dieslów jeszcze? Tam był jakiś chyba ten, ale chyba... Czekaj. Dobra. Diesel ten 100%, 32 litry. O, no to pakuj to, gościu. Łopie. Benzynę wywalam. Benzyna już nam niepotrzebna. Ta, bez sensu. Po co komu benzyna? Po co komu benzyna, skoro możemy, wiesz, tam cały autobus zapchać w ogóle tymi, nie? Tak, o, dobra, czekaj, postaraj się wypchać tak obok, żebyśmy dwa naraz mieli. Radę? O, dobra, tak zostaw. Pięknie, zamykamy. Klawiaturę też tam mamy w razie czego. A, no to do autobusu to wiadomo, że się przyda. No, ja tak właśnie pomyślałem, że na pewno będziemy mieli coś większego i będzie no. Można grać, nie? W autobusie musisz mieć klawiaturę, że drzwi otwierać. Bardzo ważne. No, o, rany. Bo tam są trzy pary drzwi, Paweł, i tylko te przednie. No właśnie, to jest fajne, bo to wiesz, w razie czego możesz wychodzić i ładować i w ogóle, nie? No, no. Tak. I dobra, Paweł, misja jest taka, że musisz przepakować wszystkie cenne rzeczy do autobusu, a ja go zatankuję wtedy. Dobra, dobra. Ło, hamuję już. Co tam się dzieje? Gdzie? U mnie? Czekaj. No nie, ta postać jakaś... A, ten ziomek, którego tam rozwaliłem, to on chyba wystrzelił, wiesz? A, nie przejmuj się. Ło, chłopie, weź się zatrzymaj na razie. Zatrzymałem się. Zero FPS-ów mam normalnie. Co? Pojawiłeś się z powrotem. Jestem... Ej, to jest królik jakiś morderczy. Gdzie? Pojawił mi się... Weź co tu się dzieje? Zastrzel. Ale stary karabin... Nie wiem, gdzie ten karabin w ogóle jest. Tu jest, widzisz mnie? Czekaj, otworzę tutaj. Na masę auta ci go kładę. Ale w sensie, przepraszam bardzo, ale chodzi o to, że po prostu ten no. Królik... Ej, to jest drugi karabin już mam. A to daj mi jeden. Skopiowałeś karabin, daj mi jeden. Jesteś cudotwórcą, Paweł. Czekaj, no. Na tabie się wyrzuca, jak na tabie się. Rzecz. Tak. Czekaj. Cyk. Wyrzuciłem? Nie. O, wyrzuciłeś. O, to na F się wyrzuca. Paweł, brawo. Nie, teraz mam zero karabinów. A, no to odpalić karabin. Nie, no ale ogólnie chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że ten królik po prostu jest rozciągnięty nam na aucie tutaj. A to może to nam zalagowało grę, że królika potrąciłeś, ale nie u mnie. Aha. No i autobus chyba trochę zwariował. A czemu? Trudno będzie to wyjaśnić. A, w sensie wszystko dobrze działa, rozumiem. To ja wrzucę do niego jedzenie i picie. Dobra, ogólnie on tak skacze, wiesz, tak mega mocno. A jak nim pojedziemy, to pewnie się uspokoi, co nie? Na pewno. Na pewno. Tylko ja się boję do niego wsiąść, bo boję się, że mnie zmiażdży po prostu uderzeniem. A, wow! Co się stało? Wystrzeliło mnie po lewą stronę autobusu. Czy ja zginąłem? Stałeś i zniknąłeś nagle. Ale nie, żyję dalej. Co? Tam jest druga część autobusu w ogóle. Paweł, nie wygłupiaj się na pewno. Stary, autobus się podzielił na dwie części. Paweł, nie wygłupiaj. No przód jest tam, gdzie tam był, a tył w ogóle jest do przodu. Paweł, nie wygłupiaj się. Dobra, weź to porządnie, załaduj, o. O nie. Ej, zobacz, ja odpali, cię kręcę. Nie, to prawdopodobnie przez tego człowieczka, który leży pod nim, wiesz? Odpala, Paweł, normalnie. No tak, normalnie odpala. Ty tego człowieczka musisz wyciągnąć. Nie, wyjedź prosto autobusem. A, spod niego. To też jest jakiś pomysł. A ja wyciągnę ziutka. Bo jak ja tam podchodzę, to po prostu mnie miażdży, nie? Dobra. Widzisz tego człowieczka? O, no, tak. Wyciągnąłem go. No, nic nie pomogło. Wow! Oberwałem czymś znowu. O, dobra, stary. Odpalam furę. To jest o, czekaj, bo ciemno mi się przed oczami robi. U mnie nie żyjesz. Leżysz martwy w trawie. Widzę, o, czekaj, dobra. Odjeżdżam autobusem na ulicę. Dobra. Ale fajna fura. Wiesz co, ciągniesz królika ze sobą chyba. A, no musisz go wyjąć, bo on jest tylko u ciebie. Ale w sensie nie w aucie? Z auta go wyciągnąć trzeba, czy co?
No jak go ciągnę za sobą, to go wyciągnij. Nie, czekaj, on się ciągnie za autem, tym po wcześniejszym, wiesz? Tamtym, rozumiem. Nie, to nie przejmuj się w ogóle. O, co on wsiadł do środka teraz? Będziemy jechać autobusem. No. Dobra. No, ale to może w następnym odcinku pojedziemy w podróż autobusem. Chyba tak, wiesz, no. Trzeba będzie chyba zdestartować po prostu. Tak, zdestartujemy. Zdecydowanie, bo coś tutaj jednak dziwnego się dzieje. Tak, tak. Tu jest autobus? Dzięki, widzowie. Tu jest autobus jeszcze. Jest. Dobra, okej. Okay. No to co, tym sobie skończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa.